Czas deweloperów. To jest moment, który mamy teraz w Polsce na rynku. I jeżeli chcesz się dowiedzieć coś więcej, co mam na myśli, mówiąc, że teraz jest czas deweloperów, zapraszam Cię do oglądania tego odcinka. Cześć, nazywam się Robert Jarczyński i od 2012 roku jestem zawodowym inwestorem na rynku nieruchomości i zajmuję się budowaniem portfeli mieszkań na wynajem dla inwestorów. Takie tematy jak to, co się dzieje dzisiaj na rynku, to, co się będzie działo, jakie są kierunki rozwoju, bardzo mnie interesują. A to dlatego, że jeżeli ktoś argumentuje mi, czy w ogóle używa argumentów takich, że o co chodzi, do tej pory działało, to nie ma problemu. To nie wymyślaj, tak? Bardzo nie lubię, jak ktoś tak mówi, a jeszcze bardziej nie lubię, jak ktoś to wierzy. Są bzdury. Dlatego, że generalnie jest też takie powiedzenie, że życie przeżywamy w przód, ale oceniamy w tył. No i nie może tak być, że wielu ludzi tak patrzy, aha, do tej pory było tak, no to nic nie wskazuje na to, że to się ma się zmienić i nie będziemy nic zmieniać, aż się rynek nie zmieni. Wtedy będziemy się zastanawiać. A to nie jest tak. Rynki są cykliczne, wiemy o tym. Są momenty, kiedy jest lepiej robić coś, a w innym momencie jest lepiej robić coś innego. Były momenty takie, że trzeba było inwestować w duże mieszkania, dzielić na małe pokoje. Były takie momenty, że to kategorycznie nie było dobrym rozwiązaniem. Tak samo jest moment na rynku taki, że należy coś robić, no nie wiem, na przykład kupować te nieruchomości, a jest moment, kiedy nie należy tego robić. To jest proste, tak? W jakiś tam sposób. No i teraz, ja jako inwestor inwestuję pieniądze w nieruchomości na wynajem. Czyli z założenia na wiele lat. I mnie bardzo interesuje, jak będzie rynek się mógł rozwijać w przyszłości. Oczywiście nie mam szklanej kuli i nie wiem, jak to będzie wyglądało tak faktycznie. I nie jestem w stanie przewidzieć, że będzie COVID, czy będzie 70. fala czegoś tam, tak? I nie jestem w stanie przewidzieć różnych rzeczy, które po drodze się wydarzą i w ogóle nie o to chodzi. A raczej chodzi o to, że na przykład aktualnie w Polsce na rynku mamy 2,5%. Takie są szacunki osób, całej populacji, które mają mieszkania na wynajem, które wynajmują mieszkania innym ludziom. No i te 2,5 to jest dużo czy mało? No, bardzo mało. Dlatego, że jeżeli przejrzelibyśmy sobie takie dane z Europy Zachodniej, to są kraje, w których jest 12-14%, ale powiedzmy, że coś koło 10% populacji, którzy mają mieszkania na wynajem i wynajmują innym osobom, jest to zupełnie normalne. No innymi słowy, możemy założyć, że w najbliższym czasie, no, w nieruchomościach jutro to za pół roku, więc możemy założyć, że w najbliższym czasie, czyli 5, 10, 15 lat w nieruchomościach, tak to się poukłada, że populacja w Polsce będzie funkcjonowała mniej więcej tak jak w krajach Europy Zachodniej, tak? Czy w ogóle w Unii Europejskiej, jak w całej Unii Europejskiej. I no, jeżeli tak, no to znaczy się, że prawdopodobnie przybędzie właścicieli mieszkań na wynajem 3 lub 4-krotnie nawet, a może 5-krotnie. Wątpię, żeby to było 5-krotnie, pewnie między 3 a 4 razy. Równocześnie najemców w Polsce jest około 10% populacji. Czy to dużo? Nie, to jest mało. A jak jest w innych krajach? No i okazuje się, że w takich krajach jak Niemcy czy Wielka Brytania są to procenty wahające się między 40 a 50% całej populacji. I dla nich jest to normalne, rozumiecie? Normalne jest to, że młody człowiek tam idzie, wynajmuje mieszkanie, mieszka sobie tam, bo mu wygodnie, po czym zmienia pracę, zmienia miejsce zamieszkania. I robi to ileś razy w ciągu życia. Stąd później kupuje swoje pierwsze mieszkania. I nie wiem, czy wiecie, ale Polacy są jednymi z najmłodszych właścicieli mieszkań na wynajem. Źle mówię. Nawet nie mieszkań na wynajem. Mieszkań w ogóle są jednymi z najmłodszych, jeżeli nie najmłodsi, właściciele mieszkań. Okazuje się, że przeciętny Niemiec kupuje swoje pierwsze mieszkanie w wieku 40 lat, a przeciętny Polak dekadę wcześniej. Tylko te zakupy są zupełnie różne, tak? Bo ten pierwszy zakup w Polsce to jest kawalerka, ewentualnie małe dwupokojowe, a zakup dekadę później to już jest gdyby dom albo większe mieszkanie dla całej rodziny. Stąd są pewne różnice. I teraz, jeżeli po pierwsze
zobaczymy, że idą swojego rodzaju zmiany kulturowe, no to będzie więcej najemców. To po pierwsze. Po drugie, jeżeli w innych krajach Unii Europejskiej i waha się to między 40 a 50%, no to dlaczego w Polsce nie miałoby być w ciągu 15, powiedzmy, lat podobnie, czy 20 lat? Dlaczego tak miałoby nie być? Prawdopodobnie będzie dokładnie, może nie dokładnie tak samo, ale bardzo podobnie, no nie wiem, 35%, 40%, 45%, nie mam pojęcia, tak? Ale jak gdyby widzę kierunek, w którym rynek się rozwija. Druga sprawa. Kiedy zaczynałem inwestować w nieruchomości, to nie było specjalnie modne, to było bardziej passé, tak? W sensie takim, że jest kryzys na rynku, nie ma z czego zbierać, to jest zły rynek w ogóle, wszyscy ci, co zostali, to właściwie są niedobitki jakieś. Tego typu informacje były na rynku. Tak samo, kiedy przeprowadziłem się z Warszawy do Łodzi, to informacje szły w kierunku: słuchaj, a w ogóle dlaczego nie boisz się tego, że przeprowadziłeś się do miasta, które no, umiera, które po prostu ludzi ubywa, nie boisz się, że tu w ogóle to nie będzie nic opłacalne? Ja to wcześniej analizowałem, mówiłem, że absolutnie nie. Stąd jest bardzo ważne, jakie zmiany będą na rynku. I teraz, tak jak mamy długoterminowy rozwój najmu w Polsce, tak samo stopy zwrotu z tego najmu również spadną. No bo znowu, w Polsce mamy dzisiaj najwyższą stopę zwrotu z najmu, a to dlatego, że mamy najniższe relatywnie ceny mieszkań. No i teraz, są osoby, które mówią, no tak, ale demografia się połamie. No fakt, demografia się łamie i będzie się łamać, ale jest bardzo dużo takich elementów, które wpłyną na to, że że gdyby nie tchnie nas to w żaden sposób, o czym zresztą dokładnie opowiadam na filmie na moim kanale a propos demografii, który zresztą bardzo polecam. No i teraz, nie wiem czy wiecie, i tutaj chciałem Wam pokazać taki jeden wykresik, taką infografikę może tak, która nazywa się liczba mieszkań na 1000 ludności. I tutaj są chyba wszystkie kraje Unii Europejskiej, jeżeli nie wszystkie, to większość. I zobaczcie proszę, że w Portugalii akurat jest tak, że na 1000 osób jest 581,5 mieszkania. A to znaczy, że nazwijmy to, rynek jest dosyć nasycony, tak? A być może nawet mają tych mieszkań za dużo, kto wie. Natomiast, jeżeli byśmy to porównali teraz do Polski i zobaczycie sobie na ten wykres, za tą infografikę, to zobaczycie, że w Polsce jest 386 tylko mieszkań na 1000 osób. A to oznacza, że po pierwsze do tych rekordów rynkowych w Unii Europejskiej, takich jak Portugalia, Włochy czy Bułgaria, to nam bardzo dużo brakuje. Więc jeżeli tutaj Wielka Brytania ma tak dużą ilość ludności, że jest też dosyć ciasna, tak? Nie wiem, czy byłeś w Wielkiej Brytanii, czy nie, ale tam jest generalnie ciasno. Więc oni mają najbardziej ciasno, tak? Później mamy Słowację, a później Polskę. Więc Polska należy do jednego z takich krajów, która ma najmniejszy zasób mieszkaniowy dla ludności. To znaczy, że jest największy niedobór mieszkań. Więc nic dziwnego, że są osoby, które myślą tak trochę łopatologicznie prosto. Aha. Kupują inwestorzy, to ja nie mogę kupić mieszkania, to oni pompują ceny i to oni są źli. To nie ja mało zarabiam, to nie ja nie umiem tego kupić i to ludzie nie widzą w sobie błędów, tylko aha, bo to tamci. I w ogóle to oni kupują. No więc wiadomość jest taka. Pierwsze, będzie dużo zakupów jeszcze na wynajem. Fundusze będą kupowały na wynajem w Polsce. To się już zaczęło i to się będzie tylko nasilać. Tak samo, im więcej Kowalskich zauważy, że te mieszkania na wynajem muszą mieć w jakiś sposób, albo dostaną je w spadku i nie będą chcieli ich sprzedać, mają w końcu prawo do tego, no to będzie po prostu naturalnie rosła liczba ludności, która ma mieszkanie na wynajem. To jest zupełnie, zupełnie normalne. I równocześnie, jeżeli do tego dodamy, że jest tak ogromny niedobór mieszkań, to żadna demografia nam po prostu nie zaszkodzi, w sensie nie załamie nam rynku. Ale chodzi o coś innego. Chodzi o to, że proces budowlany na rynku nieruchomości trwa długo. 2, 3, czasem 4 lata. W zależności od wielkości. I dlatego w Polsce tak dużo mieszkań się buduje, bo mamy największy głód mieszkań. Najwięcej tych mieszkań brakuje. Ba, i do tego są tanie. W kontekście są znacznie tańsze niż w innych krajach w Europie Zachodniej. To oznacza, że jak mamy taki miks rynkowy, nazwałbym ten czas i najbliższe 10 lat
Oczywiście po drodze mogą być różne rzeczy, ale najbliższy czas w Polsce powinniśmy nazwać czasem deweloperów. To jest czas, kiedy wielu deweloperów w Polsce będzie się rozwijało. Ta dziedzina budowlanki, czy też inwestycji, bo to budowlanka się tutaj z inwestycjami bardzo przecina, najbardziej się rozwinie. Nie ma w Polsce jeszcze tak gigantycznych projektów, jak to jest w innych krajach. Na przykład w jednym miejscu buduje się 20 tysięcy mieszkań, dlatego że polscy deweloperzy nie są jeszcze na tyle rozwinięci. Druga sprawa, mamy dosyć krótką gospodarkę rynkową, no 30 lat tak faktycznie, tak? Czyli tak naprawdę jedno pokolenie pracy. To dopiero za 10 czy za 15 lat będzie widać takie efekty, powiedzmy, firm, które się przez te kilkadziesiąt lat rozwinęły i nie były związane ze swoją działalnością, z poprzednim ustrojem tak faktycznie. Stąd zapamiętajcie, teraz jest czas deweloperów. Dlaczego jeszcze uważam, że jest czas deweloperów? Przede wszystkim dlatego, że osoby, które zajęły się najmem w tym czasie, co ja, rok 2012, 13, 14, albo flipami, trochę później, bo w roku 14, jak ktoś się zajmował flipami, to była nowość. Powiedzmy wtedy tak ogólnie. Są osoby, które zajmują się tym dłużej, oczywiście. Ale tak faktycznie w roku dopiero 15 czy 16 w Polsce na masową skalę zaczęli ludzie flipować, czyli kupować, remontować, sprzedawać z zyskiem. I rozwój inwestorów, którzy pochodzą właśnie z tych dwóch źródeł, czyli i mieszkania na wynajem, i flipy, to ich rozwój jest ograniczony przez różne czynniki typu, no nie wiem, nie da się, jeżeli ktoś jest fliperem, to w danej lokalizacji nie można robić więcej flipów na raz niż, bo tego operacyjnie nie ogarniesz. Więc bardzo szybko niektórzy orientują się, że po co mam robić w 8 miejscach na raz jak gdyby remonty tych mieszkań, to jest full roboty, jak mogę w jednym miejscu robić 15 mieszkań, czyli właściwie 2 razy więcej i kosztuje to 2 razy mniej pracy, bo nie mam takiego skakania. I to jest naturalny rozwój, że właściwie są takie jeszcze 2 powiedzenia. Każdy flipper kończy na najmie, a drugie jest takie, że każdy właściciel nieruchomości na końcu zaczyna flipować. Znaczy, to nie znaczy, że musi robić to zawodowo, ale na końcu flipnie swoje nieruchomości. A skoro tak, to te dwie grupy są ze sobą powiązane, połączone i się w jakiś sposób przecinają ich drogi i los. I naturalnym rozwojem dla tych dwóch grup jest także deweloperka. Oczywiście na rynek deweloperski wchodzą różne osoby w różny sposób, między innymi firmy budowlane, firmy wykonawcze, które się trochę bardziej rozwinęły i które wchodzą w tym kierunku i to jest zupełnie naturalne. I oni wtedy wchodzą tak jakby z ramienia budowlanki. Ale jak ktoś wchodzi z ramienia inwestycji, no to właśnie te dwie grupy, o których powiedziałem. I to jest ich naturalny rozwój kariery, naturalny rozwój ich umiejętności. Więc jeżeli to połączymy, ogromny niedobór mieszkań w Polsce, bardzo tanie mieszkania jeszcze tak naprawdę i ludzie je masowo kupują tak faktycznie. Mamy tak faktycznie tanią siłę roboczą w kontekście i wszystkie tanie koszty względem innych krajów i jeszcze dużo przestrzeni do budowania. I zmiany ustrojowe, które przeszliśmy w ciągu ostatnich 30 lat, 30 lat temu przeszliśmy zmianę ustrojową i cały czas pewne procesy się dzieją, to tak naprawdę mamy czas, w którym bardzo dużo ludzi będzie mogło zająć się między innymi deweloperką. Myślę, że dając jako przykład taki kraj jak Portugalia czy Włochy, tam zająć się deweloperką, nie znam się na tych krajach na tyle, ale na tyle znam te kraje, że wątpię, żeby to był dobry biznes, żeby akurat we Włoszech zająć się deweloperką. Tak? Bo mamy tak dużo ludzi, że tak faktycznie, no wiecie, chyba wszyscy widzieliśmy, że na przykład urząd jakiegoś tam miasta czy miasteczka we Włoszech sprzedaje za 1 euro dom, bo nie ma chętnych, nie ma ludzi i tak dalej. Może to jest problem. Ale tak faktycznie, więc tam to nie powinien być dobry ruch. Ale w Polsce? Czy na Słowacji? To jest bardzo, powinno być strategicznie bardzo dobre miejsce, dlatego że jest po prostu bardzo mało mieszkań w przeliczeniu na liczbę ludności. Są także takie osoby, które mówią, że rynek nieruchomości zaraz się skończy, zaraz deweloperzy się skończą, bo rynek się zapcha. Tak jakby naje. No i widziałem różne artykuły, wyliczenia typu, wiesz, bo jak wziąć pod uwagę, ile jest ludzi, ile jest mieszkań w produkcji, to w roku 2022 to już się zapcha, nikt nie będzie kupował. To takiej bzdury, takiego idiotyzmu, to ja dawno nie widziałem i z miłą chęcią, jeżeli ktoś uważa inaczej albo jest autorem takiego pięknego artykułu, z miłą chęcią możemy sobie porozmawiać
publicznie lub nie, ale myślę, że dla dobra tej osoby publicznie lepiej nie. W kontekście po prostu jakości argumentów, no bo po co komuś wykazywać niekompetencje, tak? Ale to po prostu są jawne bzdury, no. I teraz, jeżeli w Polsce brakuje kilku milionów mieszkań do wyliczonej arytmetycznie średniej w ogóle w Unii Europejskiej i do tego żyjemy Polska ma jeden z największych współczynników, jeden z największych procentów ludzi w całej Unii Europejskiej, którzy mieszkają w przeludnionych mieszkaniach, czyli że zbyt dużo osób mieszka w jednym mieszkaniu, tak? Na przykład nie wiem, dwupokoleniowe mieszkania czy domy, czasem trzypokoleniowe, to są to przeludnione tak naprawdę. Każdy w teorii powinien mieć swój. No to tych mieszkań w Polsce no, brakuje bardzo dużo i żadne takie arytmetyczne wyliczenia. Niedługo to zobaczycie. Słuchajcie, minie rok, dwa od czasu, kiedy nagrywam ten film, będą w gazetach informacje. Już! Czy to koniec deweloperów, czy to już koniec deweloperki, bo już osiągnęliśmy ten próg. A ty myślisz sobie, ja chciałem właśnie kupić nowe mieszkanie. Albo jak to, chciałem kupić właśnie 3 mieszkania na wynajem. Co to ma wspólnego z czymkolwiek, bo nie wiem. Stąd Polska strategicznie jest teraz rajem dla deweloperów. Czy nasz rząd to wykorzysta, czy nie? Czy gospodarka na to pozwoli, czy nie? Nie wiem. Nie umiem na te pytania odpowiedzieć. Ale zobaczcie. Zakupy hurtowe funduszy mieszkań na wynajem. Potencjalny wzrost ilości właścicieli mieszkań na wynajem z 2,5% do 10%. Mobilność ludzi, tak, potrzeby, które się zmieniają. To wszystko powoduje, że my jako kraj jesteśmy atrakcyjnym krajem do budowania, do inwestowania, do mieszkania i do życia. No, do mieszkania i do życia jesteśmy również atrakcyjni dlatego, że mamy bardzo monolityczną kulturę i jesteśmy krajem bardzo spójnym etnicznie. To nie jest tak, że mamy jakieś tutaj wewnętrzne problemy, czy są różnego typu przyjezdni ludzie, których można nazwać uchodźcami, najeźdźcami, czy jakkolwiek, i którzy powodują, że bezpieczeństwo życia w takim kraju maleje. U nas jest zupełnie inaczej. Znowu, mówiłem o tym na filmie o demografii i nie ma sensu, żebym się powtarzał. Zapraszam, żebyście obejrzeli ten film. W każdym razie, te czynniki, które wymieniam w trakcie tego filmu, powodują, że uważam, iż najbliższy czas będzie ogromnym wzrostem ilości podmiotów, które zajmują się deweloperką. Kolejne pytanie. Czy niektóre z tych osób zbankrutują? Czy wszystkie te firmy odniosą sukces? No oczywiście nie. Sporo osób się wywróci. Jasne. Jeżeli jeszcze po drodze będzie faktycznie bańka, która pęknie, no to ileś osób pójdzie z torbami. To jest przykre, to jest nieprzyjemne, to jest niedobre. No ale to się wydarzy, tak? Jak gdyby to spowoduje, że emocjonalnie ludzie się od tego odwrócą, ale paradoksalnie moment, kiedy bańka pęknie, kiedy to wszystko się powywraca, moment, kiedy będziemy się zbliżali do dna, to będzie idealny moment do tego, żeby rozpoczynać wszystkie inwestycje na nowo. No bo wtedy będą tanie materiały, tanie ekipy, wszystko dostępne, tania ziemia proporcjonalnie i nie będzie tyle konkurencji na rynku. Pozostają najsilniejsi. Ale to już zupełnie inny temat. Dziękuję Wam bardzo uprzejmie za uwagę. Chciałem Was zachęcić do komentowania pod tym filmem. Będę wdzięczny także za subskrypcję mojego kanału i chciałem polecić także książkę, której jestem autorem, Żyj z najmu, jak skutecznie i z dużym zyskiem zarabiać na najmie. Dowiesz się z niej, jak dobrze zbudować od podstaw portfel mieszkań na wynajem, jakie są możliwe sposoby finansowania zakupu nieruchomości, no i też jak lepiej zarządzać, jak więcej zarabiać na najmie i jak to zrobić, aby z tego po prostu żyć. Dziękuję uprzejmie za uwagę. Robert Jarczyński, Żyj z najmu.